Na program zaprasza Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Agencja Rozwoju Przemysłu od ponad 30 lat wspiera rozwój polskich firm, oferuje szeroki wachlarz instrumentów wsparcia finansowego i pozafinansowego, nie tylko przedsiębiorcom, którzy chcą się rozwijać i inwestować, ale także tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują pomocy w realizacji procesów restrukturyzacji. Agencja Rozwoju Przemysłu SA to partner dla każdego przedsiębiorcy, który nie boi się patrzeć w przyszłość. Tam, gdzie inni widzą ryzyko. My dostrzegamy szanse. Stawiamy nie na krótkoterminowe zyski, ale na długotrwały rozwój. Inwestujemy w Polskę lokalną, bo wierzymy w jej potencjał. Wspieramy firmy przechodzące trudności, bo wierzymy, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Stawiamy na nowe technologie, bo wierzymy, że polski przemysł napędzany polskim kapitałem ma przed sobą wielką przyszłość. Agencja Rozwoju Przemysłu od 2005 roku udzieliła 520 pożyczek na niemal 7 miliardów złotych, wydała też ponad 870 zezwoleń i decyzji o wsparciu o nadzorowanych przez siebie specjalnych strefach ekonomicznych, a suma nakładów inwestycyjnych na tych obszarach wyniosła ponad 21 miliardów złotych. Elżbieta Szczerbak, dobry wieczór, zapraszam na program Ekonomia Raport, a w nim dziś o działalności Agencji Rozwoju Przemysłu. Moimi Państwa gościem jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Gackowski, także dyrektor zarządzający do spraw rozwoju strategicznego w Agencji Rozwoju Przemysłu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agencja rozwoju przemysłu pomaga przedsiębiorcom już od ponad 30 lat. Spółka dotychczas zajmowała się głównie restrukturyzacją. Jak zmienia się profil jej działalności na przestrzeni tych lat? To nie tylko już restrukturyzacja. Często jak spotykamy się z zagranicznymi inwestorami, zwłaszcza z za oceanu, to mówimy, że agencja rozwoju przemysłu to taka mała Polska, która doświadczyła wszystkich przemian, które od 1989 roku nastąpiły w Polsce. Zarówno mamy tam piękne historie spółek, które się świetnie rozwijały, świetnie zatrudniały, świetnie zdobywały nowe rynki, ale także ich historie no, od pucybuta do milionera, czyli podmiotów, które wymagały restrukturyzacji, wymagały Nowych inwestycji strategicznych, które pozwoliły im w dobrym momencie cyklu koniunktury złapać drugi oddech i następnie rozwinąć, rozwinąć skrzydła. Są też spółki, które mają o rzeczywiście przejściowe problemy, którymi staramy się także zarządzać, zarządzać, ale agencja rozwoju przemysłu nie chce już być tylko i wyłącznie restrukturyzatorem. Myślimy o tym, że Polskę stać na więcej i to zresztą widać we wszystkich danych ekonomicznych, że chcielibyśmy także inwestować strategicznie w poszczególne obszary. Obecnie takimi obszarami jest w znacznej mierze morska energetyka. Fotowoltaika, odnawialne źródła energii, także z wodorem, kosmos, specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowe. Tak więc widać, że mamy kilka swoich takich koników, których chcemy być rozpoznawalni w Polsce i za granicą. A jeżeli chodzi jeszcze o właśnie samych przedsiębiorców, to jest to przecież olbrzymi wachlarz, skierowany do przedsiębiorców, narzędzi, z których mogą korzystać? Tak, my zarówno tutaj podchodzimy bardzo elastycznie, to znaczy jesteśmy cierpliwszym partnerem. Zarówno mam tutaj na myśli instrumenty dłużne, czyli pożyczki, gwarancje, ale także instrumenty kapitałowe, które w rzeczy samej są bardziej wymagające i wymagają znacznie większej strukturyzacji transakcji. Także posiadamy, jesteśmy operatorem, współpracujemy z wieloma ministerstwami, na przykład z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w ramach programu Polityka Nowej Szansy dla tych firm, które chcą złapać właśnie ten nowy oddech, chcą się zrestrukturyzować, chcą przemyśleć swój rynek. To, jak konstruują swoje produkty i znów mówimy, wejść, wejść półobrotem w nową, w nową perspektywę. Więc tutaj tych propozycji jest bardzo wiele. Tak samo jak wspomniałem o specjalnych cefach ekonomicznych i też lokowaniu tam swoich inwestycji, co też pozwala rzeczywiście podjąć decyzję o przyznaniu pewnych preferencji takim przedsiębiorcom, którzy zwłaszcza będą rozwijali się na stronie środkowej i wschodniej części Polski. Dlatego, że Agencja Rozwoju Przemysłu jako jedna z instytucji rozwoju w znacznej mierze musi patrzeć na odpowiedzialny rozwój, zrównoważony rozwój, taki żebyśmy nie myśleli tylko w kategoriach wielkich miast, ale także małych ojczyzn, małych miasteczek, także tych, które cieszą nasze serce, nie tylko w wakacje, żeby tam na co dzień to życie było i atrakcyjne, i bezpieczne, i też intrantne. No właśnie, wspomniał Pan o tych preferencjach, korzyściach dla przedsiębiorców. Jakie one są? Dlaczego warto pojawić się w takiej strefie ekonomicznej? Co ona daje dla przedsiębiorcy? Pamiętajmy, że my jako spółka prawa handlowego oczywiście działamy na zadach rynkowych ale to też znaczy to, że w swoich decyzjach podejmujemy mm, takie działania, w których pozwalamy animować środowisku gospodarczemu i przekierowywać jej uwagę na także sektory mniej zurbanizowane, mniej zindustrializowane. I oczywiście zawsze, za każdym razem można sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś miał prowadzić dajmy na to działalność gospodarczą na wschodniej czy południowej części Polski, a nie na północnej i zachodniej. Zwłaszcza, że akurat lokalizacja nie ma tak kluczowego znaczenia dla jego skuteczności biznesowej. My oczywiście jako Agencja Rozwoju Przemysłu posiadają specjalne strefy ekonomiczne, będziemy zachęcać do lokowania tych inwestycji w tych miejscach, w których rzeczywiście wskaźniki na przykład bezrobocia są wyższe średnio od innych miejsc. Więc z tej na szczególnie aktywy... na wschodzie te strefy ekonomiczne mają ogromne i Mieleska, właśnie znaczenie. Tam też między innymi powołaliśmy Dolinę Lotniczą przed wieloma laty. Tam bardzo wiele zagranicznych inwestorów, także chociażby z branży lotniczej, ulokowało swoje biznesy, co spowodowało, że pojawiły się tam wysokopłatne Miejsca pracy, które pozwoliły rzeczywiście od razu rozwijać się społeczności lokalnej, uniwersytetom tamtejszym lokalnym, no co powoduje że rzeczywiście Polska jest znacznie bardziej ciekawszym krajem niż takim, który miałby żyć tylko od dużego miasta do dużego miasta. No i przede wszystkim właśnie tam na wschodzie to są dodatkowe szanse dla mieszkańców, także dla przedsiębiorców na rozwój, no bo niestety przez wiele lat ta część kraju była troszeczkę zaniedbywana. Tak, Polacy są bardzo przedsiębiorczy od Szczecinu po Podkarpacie. No i warto, żeby rzeczywiście to ten zrównoważony i odpowiedzialny rozwój rozlewał się poniekąd w różnych częściach Polski. Jeżeli chodzi o parki przemysłowe, które także uczestniczymy w ich powoływaniu, one mają tak naprawdę odnajdywać piękne miejsca, które są w stanie być uzbrojone pod kątem sieci gazowniczej, pod kątem dostępu do wody, pod kątem zrównoważonej zielonej energii, która jest bardzo ważnym, atrakcyjnym elementem teraz dla inwestorów, którzy spoglądają, gdzie swoje inwestycje. Więc Polska zarówno ma świetne kadry, świetne uniwersytety. Cały czas jesteśmy bardzo konkurencyjni, jeżeli chodzi o nasze umiejętności i usługi względem kosztów, jakie musiałby ponosić inwestor w kraju takim jak Francja czy Włochy. Ponadto mamy, jesteśmy bardzo też innowacyjni. No i co ważne, staramy się bardzo. W dynamicznym tempie zmieniać także nasz, nasz miks energetyczny, co też powoduje, że koszty wytworzenia poszczególnych produktów, czy też świadczonych przez nas usług, będą na atrakcyjniejszym poziomie, jak to, co nasi koledzy i przyjaciele z za zachodniej granicy. Nowa strategia RP to czysty przemysł. Jakie są założenia tej strategii? Co właściwie oznacza, że przemysł ma być czysty? Czy jest to możliwe? E, właśnie, więc to, to słowo e, ma kilka e, konotacji i e, kilka, byśmy wiedzieli, konkordancji, odpowiedniości rozumienia. E, kiedy mówimy czysty, mamy czyste ręce, czyste intencje, e, czyste założenia, więc ten przymiotnik e, czysty ma oznaczać transparentny, uczciwy, przejrzysty, fair, ale także i ekologiczny. I co jeszcze ważne, co jest w jednym z ele, ważniejszych elementów e, społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także i strategii odpowiedzialnego rozwoju, e, którą w Polsce e, realizujemy, e, mianowicie wicie to że chcemy być bardzo selektywni. Czysty przemysł, to znaczy taki, który pokazuje w którą stronę my idziemy z naszymi interesami strategicznymi, że to będzie jednak przemysł, a nie koniecznie usługi restauracyjne. Tak, a niekoniecznie produkcja mięsa. Czyli my zwracamy uwagę, że jesteśmy obecni naszym portfelem spółek strategicznych oraz naszą aktywnością inwestycyjną w obszarze przemysłu szeroko rozumianego, bo tutaj zarówno będzie stoczniowy przemysł, zarówno kolejnictwo, także kopalnie kruszywa kamiennego, potrzebnych do budowania prawda, dróg oraz kubaturowego budownictwa. Także jesteśmy wyeksponowani, tak jak powiedziałem, w takich obszarach jak, jak kosmos. Czyli to jest ten nasz IT, to jest taki ten the new big thing, której chcemy być rozpoznawalni. Tak, ale to znaczy też, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić, więc czysty przemysł ma wielorakie znaczenie. No właśnie, teraz też agencja stawia na innowacyjność, na innowacyjne technologie, chociażby wspomniany przez Pana przemysł kosmiczny. Co tutaj udaje się zrobić? Nasze działać. rozumienie innowacji jest bardzo otwarte. To znaczy, my przede wszystkim zwracamy uwagę na innowacje procesowe, a także na efektywność. Efektywność nie tylko energetyczną, ale efektywność procesową, efektywność prowadzenia biznesu w sposób rozsądny, gospodarny i odpowiedzialny na rzecz osób, które pracują i pracowników, którzy pracują w naszych spółkach. Ich jest dziesiątki i setki tysięcy i im się oczywiście należy do zgodny szacunek i podziękowanie codziennie, kiedy myślimy o tym, jak nasz portfel wygląda i jak, jak, jak działa. Jeżeli chodzi o innowacje, takie byśmy spod znaku indeksu NASDAQ, to w rzeczy samej nasza ekspozycja na rynek kosmiczny jest dosyć imponująca, bo w wielu miejscach, kiedy rozmawiam, z różnymi osobami, kiedy mówię agencja rozwoju przemysłu, to osoby właśnie z branży Big Tech, MarTech, mówią, ach, to Wy jesteście w Creotechu, Wy współpracujecie z Piapspace. Tak, rzeczywiście uważamy, że rozwiązania kosmiczne, które brzmią kosmicznie, one są do zastosowania od rolnictwa po przemysł, po mapowanie terenu, po różne rozwiązania rzeczywiście, które pozwalają nam lepiej spojrzeć na Polskę także z góry, i do tego te rozwiązania kosmiczne są nam niezwykle potrzebne. No i nie, 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 nie zapominajmy także o warunkach związanych z bezpieczeństwem Polski. To prawda. I trzeba zdecydowanie dodać, że zresztą, co też Pan uczynił, że polskie firmy rzeczywiście mają spory, spore doświadczenie już właśnie w nowych technologiach, chociażby kosmicznych. Znaczy, powiem szczerze, że mam bardzo wielu przyjaciół z Silicon Valley, czyli z Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych i mówiąc szczerze, oni regularnie przyjeżdżają do Polski, przebierając pomiędzy różnymi spółkami, które potrzebują kolejnych rund finansowania po to, żeby rzeczywiście one mogły obsłużyć chociażby na przykład w branży wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości. Polacy są niezwykle utalentowani, są bardzo przedsiębiorczy, co też powoduje, że no, jesteśmy Takim naturalnym miejscem do, do poszukiwania okazji. Nie tak dawno mieliśmy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jednej z instytucji siostrzanych wobec nas, bo Agencja Rozwoju Przemysłu jest w grupie instytucji rozwoju PFR, BGK, ale także KUKE i PARP. W PARP mieliśmy spotkanie z tajwańskim funduszem, który chciałby rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy pozostawić w Polsce i chciałby, żebyśmy mu pomogli wejść na rynek polski. Sądzę, że to jest obopólna korzyść, że ta skala i ta dźwignia, którą chcemy rozpoznawać, że jakaś część środków Polskich, ale znacznie większa część środków zagranicznych pozwoli nam rosnąć jeszcze szybciej. Wspomniał już Pan o transformacji energetycznej troszeczkę na początku. Jakie wyzwania stoją przed agencją właśnie w tym zakresie, również jeżeli chodzi o politykę Unii Europejskiej? Dziękuję za to pytanie, bo czysty przemysł to też można w pierwszej kolejności ktoś mógłby skojarzyć. Ach, czyli chcą być nieemisyjni. W rzeczy samej chcielibyśmy, ale to się szybko nie wydarzy. My jesteśmy dużo. Emiterem. Patrząc pod kątem naszych spółek to są, to jest ciężki przemysł. My rzeczywiście emitujemy bardzo dużo dwutlenku węgla, ale co jest ważne, my chcielibyśmy się transformować. Zaczynamy przeglądać bardzo szczegółowo, jak zarządzamy na przykład odpadami. E, czy możemy je ponownie użyć? Czy jesteśmy w stanie ciepło odpadowe przekierować do naszej innego typu produktu, który dana spółka mogłaby także sprzedawać? Czy jesteśmy w stanie zazielenić nasz miks, miks energetyczny, a więc uczynić nas bardziej niezależnym od sieci dystrybucyjnych? To oczywiście może się nie podobać tym, którzy nam dostarczają te media i te energie teraz, natomiast my chcemy być rzeczywiście bardziej efektywni kosztowo. Dlatego wszyscy jesteśmy po ostatnim półtora roku. E, karuzeli cenowej, czy to gazu, czy też węgla, niepewności, którą no, zachwiało to u podstaw tego, jak prowadzony jest dzisiaj biznes, to tylko pokazuje, że nie możemy siedzieć tylko na jednym krześle, że potrzebujemy zdywersyfikowania, potrzebujemy farm fotowoltaicznych, potrzebujemy farm onshore'owych, takich przemysłowych, które mogłyby nie zakłócać życia społeczności lokalnej, a z drugiej strony mogłyby wyposażać nasze spółki, które mają rozległe też tereny bardzo często, rzeczywiście mieć ten zielony komponent w swoim miksie, co też będzie bardzo ważne dla kontrahentów, zwłaszcza Europy Zachodniej, gdzie te marże, które są wyższe dla nas, kiedy tam eksportujemy, oni będą nas coraz częściej pytać, słuchajcie, jak produkujecie, czy zwracacie uwagę na odpady, czy recykling u Was jest stosowany, jakie macie kulturę w ogóle organizacji to nie zdarzy się z dnia na dzień. My musimy zacząć to planować i chcielibyśmy być takim podmiotem transformującym się. Unia Europejska w ramach zielonego. To w praktyce oznacza. No to znaczy, że będziemy przede wszystkim musimy policzyć na przykład, ile mamy poszczególnych elementów naszej produkcji, generuje nam ślad węglowy. Czyli dajmy na to, jeżeli ja mógłbym eksportować coś za pośrednictwem kolei, zelektryfikowanej, no to ja nie wyemituję tyle, jeśli bym zamówił paletę tirów na Dieslu, które miałyby to zawieść. Chociażby od takich decyzji, prawda, strategicznych, jeżeli Mam bucznicę w okolicy mojego zakładu przemysłowego i mogłem rzeczywiście w ten sposób moje produkty transformować. Dwa, liczenie. Policzenie tego, ile ciepła my zużywamy? Czy czasem z jakiegoś sprzeżonego powietrza nam gdzieś coś nie ucieka, prawda? Czyli praca na audytach energetycznych. To jest bardzo często są to proste rozwiązania, które przede wszystkim mają nas wyposażyć w daną w jakiś benchmark, punkt odniesienia, żebyśmy mogli też zobaczyć, jak robią to nasi konkurenci, w czym oni są lepsi. Czy tylko i wyłącznie chodzi o to, że mają kapitał, a może to jest też problem także kadrowy, prawda, że są bardziej innowacyjni. W w zakresie organizowania samej produkcji, linii produkcyjnej. Więc tych bardzo wiele decyzji, one są w żywotnym interesie biznesowym, rynkowym, a nie tylko, byśmy powiedzieli, takim społecznie ważnym, co, co nie chciałbym powiedzieć, że coś jest ważniejsze bardziej od czegoś innego, bo tu nie chodzi o to, czy mieć ręce czy nogi. Trzeba i ręce, i nogi. Natomiast w tym wypadku tutaj mam na myśli przede wszystkim to, że Unia Europejska na szczęście zaczęła dostrzegać właśnie tak zwane obligacje transformujące, czyli nie tylko te zielone, ale też te, kiedy ktoś jest szary lub czarny, tak jak część naszych spółek, i ma ochotę rzeczywiście to zmieniać w jakimś horyzoncie czasowym i dochodzi do tego rozwiązania. Zresztą na końcu, czystsze powietrze, czy niegorsze warunki, w których żyjemy, w których moja na przykład trójka dzieci żyje, to nie jest kwestia ideologii, tylko ochoty, aby ta, ta, ta planeta, którą my pozostawimy po sobie, rzeczywiście była naszej, w niegorszym, niegorszym stanie w naszej przyszłości. Kolejne tak. wyzw wyzwania związane są oczywiście z toczącą się wojną na Ukrainie. Jakie widzi Pan tu szanse? Ale i zagrożenia dla naszej gospodarki? Mówiąc szczerze, po tym czasie, który teraz upłynął, ja znacznie więcej widzę szans. Nawet ukułem na jednym ze spotkań biznesowych taką zależność, że im więcej amerykańskich żołnierzy, tym więcej pieniędzy amerykańskich inwestorów tutaj. I wydaje się, że to może rzeczywiście bardzo silnie korelować. Więc uważam, że świetnie jest, że jesteśmy w najlepszym i największym, najsilniejszym sojuszu, jakim jest NATO. Po drugie, świetnie jest, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Po trzecie, bo to nam daje pewien framework, pewną ramę funkcjonowania biznesowego. Pod kątem też regulacji finansowych, które są bardzo ważne dla inwestorów, zwłaszcza za Atlantyku. No i trzeci element. Będąc tak blisko działań wojennych, no rzeczywiście jesteśmy wyeksponowani na te ryzyka, które każdy z nas doświadczył przez ostatni rok związanych też z czynnikami inflacyjnymi, związane z czynnikami kosztów energii. Natomiast Ukraina, mam nadzieję, pozostanie niezwyciężoną wygra tę wojnę więc ta buforowość, która nam służyć będzie względem Rosji, no jest jednym z najważniejszych elementów, który też nam pozwoli pokazać nasze miejsce, które historycznie rzecz biorąc zawsze było przekleństwem między Niemcami a Rosjanami, nagle może się okazać ogromną przewagą, na przykład do kontaktów z Azją daleką, z Arabią Saudyjską, z krajami właśnie Zatoki Perskiej, bo będziemy centralnym miejscem, taką bramą właśnie dla Europy i też kimś, kimś takim przewodnikiem na wschód, więc sądzę, że tutaj mamy znacznie więcej szans do wykorzystania i kto wie, kto wie, czy to nie jest ten moment dla Polski, który będzie najważniejszy w ciągu najbliższych 20 lat. Więc ja jestem akurat tutaj optymistą. I już na koniec. Krótko, Agencja Rozwoju Przemysłu, no, można powiedzieć, że jest też operatorem strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jak wpisuje się w tą misję? Operatorem w rozumieniu takim potocznym, bo wszystkie instytucje rozwoju uczestniczą w realizowaniu, we wdrażaniu celów, które zostały postawione w tym dokumencie, który został opublikowany w 2017 roku, jako uszczegółowanie, wdrożenie planu, tak zwanego planu morawieckiego. Jest to akurat plan, który pokazuje, jak bardzo musimy podchodzić selektywnie do strategicznych. Przedmiotów naszego zaangażowania, bo państwo nie jest potrzebne wszędzie. Musimy pamiętać, że państwo nie powinno być omnipotentne i decydować o wszystkim, bo ten system już na szczęście odszedł. Tak? Państwo musi być acykliczne, czyli wtedy, kiedy gospodarka nie domaga, wtedy, kiedy firmy się obawiają, wtedy, kiedy jest problem z płynnością, wtedy, kiedy konsumenci decydują się nie wydać pieniędzy, bo nie wiedzą, co będzie jutro, wtedy jest potrzebna interwencja państwa. Więc państwo nie jest problemem, tylko tak jak mówią niektórzy, jest rozwiązaniem. I widać wyraźnie, że teraz też nowe pokolenia, które od państwa oczekują określonych aktywności i sprawczości, Dziękuję. No, też są w stanie za to płacić większe podatki, większe składki, ale chcą sprawności. I to jest ta funkcja, którą Agencja Rozwoju Przemysłu w formie restrukturyzacyjnej, która działa jak strażak sam, gdzie jest pożar, tam, tam, tam biegnie, ma też mieć swoją ścieżkę rozwojową, strategiczną, która pozwoli też jej generować pozytywne stopy zwrotu, a właścicielami naszymi jesteśmy my, obywatele. I to będzie dla obu pełnej korzyści. I tu stawiamy kropkę. Moimi Państwa gościem był profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Gackowski, dyrektor zarządzający do spraw rozwoju strategicznego. W Agencji Rozwoju Przemysłu. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. A ja dziękuję Państwu za uwagę, Elżbieta Szczerbak. Do zobaczenia. Program powstał przy współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA.